Cześć, witam Was kochani na moim kanale Ćchecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Nie tylko piłką nożną człowiek żyje. Dzisiaj dla odmiany na moim kanale pojawi się nowa dyscyplina, nowość. Zima jest coraz bliżej, robi się zimno, niedługo śnieg spadnie. Będę Wam opowiadał o skokach narciarskich. Podsumuję występ Polaków w Wiśle. Ale zacznijmy. Kiedy zakochałem się w skokach narciarskich. To już będzie mój 20 sezon rzędu, który będę miał okazję śledzić, oglądać i emocjonować się skokami narciarskimi. Zakochałem się w skokach 20 lat temu, kiedy wybuchła Małyszomania. Miałem wtedy 13 lat i Adam Małysz przed turniejem czterech skoczni osiągał dobre wyniki. Był to grudzień. Przerwa świąteczna, zacząłem oglądać turniej czterech skoczni. Wcześniej właśnie czytałem w Gazecie Wyborczej, że skoczek z Wisły jest w coraz większej formie. To był czas, kiedy zima była taka kiepska, odwoływali inne konkursy. Małysz w pierwszym konkursie został zdyskwalifikowany, no ale media opisywały, że wraca do tej formy, bo pamiętamy, że jako taki młody skoczek 18-letni wygrywał swoje pierwsze trzy konkursy, później zawiódł na olimpiadzie w Nagano w 1998 roku. Poszukajcie sobie na Twitterze taki fajny, kilka lat temu pewien chłopak wrzucił taką informację z podpisaną, gdzie takie ostatnie miejsca zajmowali Adam Małysz, Simon Amann, Sven Hannawald, Stefan Hongacher z podpisem Igrzyska w Nagano, turyści. W późniejszym czasie ci skoczkowie odnosili wielkie sukcesy, medale zdobywali, wygrywali Mistrzostwa Świata, medale olimpijskie, a także zostawali trenerami światowej klasy jak Stefan Hongacher, tak zwani turyści. No i tak jak czytałem, no to był turniej czterech skoczni, niewiele się działo w piłce nożnej, była przerwa polskiej ekstraklasy. I jak wtedy zacząłem oglądać skoki narciarskie, tak oglądam do dziś, pasjonują mnie one. Wtedy wybuchła Małyszomania, Adam Małysz wygrał turniej czterech skoczni w wielkim stylu. Przez 3 lata zdobywał puchary świata, potem medale Mistrzostw Świata, medale olimpijskie. Przez dekadę żyliśmy, jak mówił Szaranowicz, codziennie, jak do pewnego serialu, siadaliśmy przed telewizorem, oglądaliśmy do obiadu, oglądaliśmy te skoki, nimi się emocjonowaliśmy przez dziesięciolecia. I to było piękne, jeżeli chodzi o Adama Małysza, że był przez te 10 lat, utrzymywał się na szczycie, spadał, podnosił się, potrafił po raz czwarty zdobyć kryształową kulę, później po nieudanej jednej olimpiadzie w Turynie zdobyć 2 medale. Nie udało mu się tego złota zdobyć. I w tamtym czasie, moi kochani, pamiętam, jak wszyscy mówili nam, eksperci zagraniczni, mówili to Szaranowiczowi, że taki talent jak Adam Małysz, że powinniśmy się cieszyć, bo że przez 50 lat nie trafi się nam taki skoczek. Często ludzie lubią stawiać takie pewne tezy, ale życie często zaskakuje i te tezy są obalane, brzydko mówiąc. I w tym czasie, gdy Adam Małysz skakał, obok niego urósł skoczek Kamil Stoch. Była pewna kontynuacja tego systemu. Właśnie skoki narciarskie są jedną z niewielu dyscyplin sportowych w Polsce, gdzie nie ma takiej dziury, gdzie jednego mistrza kolejny mistrz zastąpił. W tym czasie, gdy był ten pierwszy okres Małyszomanii, gdy Małysz wygrywał trzy puchary z rzędu, zdobywał Mistrzostwa Świata, także medale olimpijskie, wtedy Kamil Stoch, Piotr Żyła, bracia Maciej Kot, Jakub Kot, Ziobro, Biegun, Kubacki, Klemens Murańka i można byłoby tak wymieniać, zaczęli trenować pod wpływem tego, jak mistrz odnosił sukcesy, chcieli być w przyszłości takim skoczkiem i wtedy dziewczyny skakały. W skokach narciarskich pojawiło się coraz więcej sponsorów.
Apoloniusz Tainer wymyślił Lotos Cup i dzięki temu pucharowi dzisiaj jesteśmy jedną z potęg. Adam Małysz był takim właśnie, ta Małyszomania nie tylko dostarczał nam radości, wygrywał, pokazał, że można, że Polak może być, zwyciężać seryjnie, że może pokonać tych Niemców, Austriaków, ale bardzo ważne, że za tymi sukcesami Małysza zaczęła powstawać infrastruktura, została skocznia Wiśle wybudowana, wtedy tylko skakano w Zakopanem, a już od kilku lat sezon startuje na skoczni Wiśle Adama Małysza. Mieliśmy sukcesy w innych dyscyplinach zimowych, w bieganiu, Kowalczyk, kiedyś jeszcze Sikora strzelał, ale zobaczmy, były to jednostki wybitne. Sikora medalista olimpijski, także medalista mistrzostw świata, Kowalczyk utytułowana, kilka tytułów mistrzowskich, także medale olimpijskie kolekcjonowała, nawet przebiła Irenę Szewińską w ilości zdobytych medali na olimpiadzie. Ale moi drodzy, nie pojawili się następcy. Właśnie jeżeli chodzi, nie było tak jak Kowalczyk trenowała indywidualnie, to nie było takiego bodźca, żeby inne dziewczyny czy chłopacy zaczęli trenować jak Kowalczyk. Teraz się to powoli zmienia, jak ona trenerką została, no ale no, tutaj jest ta dziura w sporcie i tak samo jeżeli chodzi o biathlon, gdzie Sikora te medale zdobywał, nie pojawił się następca jego, taka dziura szkoleniowa, a skoki narciarskie są jedną z niewielu dyscyplin, gdzie powstał taki system szkolenia i pewna ciągłość. Straszyli nas właśnie ci zagraniczni eksperci, cieszcie się, że macie taki wielki talent, że długo możecie nie mieć, ale nie wiedzieli o tym, że gdzieś obok niego skacze następca, przyszły kolejny wielki diament, mistrz i wokół niego to, czego Małyszowi brakowało, drużyny, bo Małysz w drużynówkach już pod koniec swojej kariery czwarte miejsce zajmował, zawsze czegoś brakowało, a to Robert Mateja, ten, bo w drużynówce, żeby medal zdobyć, musi czterech skoczków oddać, trzeba 8 dobrych skoków i zawsze niestety tam Robert Mateja zepsuł, przygrywaliśmy te czwarte miejsce, podium z Japończykami na czwartym, później Stefan Hula psuł skok i dopiero w 2013 roku, wreszcie 2 lata później, po tym jak Małysz zakończył karierę, udało nam się ten upragniony medal. No i za czasów Stocha nam zdobywaliśmy te medale na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie, a także na Mistrzostwach Świata w lotach w drużynie. I to właśnie o tym Adam Małysz mówił, że oprócz tego medalu olimpijskiego, złota olimpijskiego, które niestety 2 razy Simon Amman się pojawiał, wyskakiwał jak ten Filip z Konopi i zabierał ten złoty medal Adamowi Małyszowi, kiedy był w najwyższej formie. Mi najbardziej szkoda tego Turynu, gdzie Adam Małysz w wieku 32 lat, wtedy to były inne czasy, wtedy już skoczka w takim wieku uważano, że już jest stary, że już nie będzie w stanie wygrywać i zwyciężać. Małysz oczywiście zaskoczył wszystkich ekspertów i zdobył 2 srebrne medale, brąz 2 razy zdobył Gregor Schlierenzauer, no i Simon Amman znów 2 złote medale zdobył. No i piękne w tych skokach narciarskich było to, że jak w 2011 Adam Małysz po świetnym sezonie, w którym zdobył medal brązowy na Mistrzostwach Świata w Oslo, 39 razy wygrywał, ostatni raz z Zakopanem, było to takie przekazanie pałeczki. Jednego dnia Adam Małysz wygrywa, następnego dnia wywala się w śnieżyc, upada i wtedy w Zakopanem w 2011 roku Kamil Stoch po raz pierwszy wygrywa swój pierwszy konkurs, a później na zakończenie tego sezonu w 2011 roku w Planicy Adam Małysz zajmuje na koniec jego sezonu 3 miejsce w klasyfikacji generalnej i skacze, 3 miejsce zajmuje w tym konkursie, a Kamil Stoch wtedy wygrywa i zajmuje 1 miejsce i to wtedy było piękne przekazanie tej pałeczki. Mistrz namaścił nowego mistrza i do dzisiejszego dnia Kamil Stoch jest 2. skoczkiem obok Adama Małysza, legendą
skaczącą do dziś na nartach. Tak jak w ostatnim wywiadzie Kamil Stoch przed startem nowego sezonu powiedział, że chce się cieszyć skokami, chce mieć z tego radość, że nic nie musi, że może, że uwielbia ten moment, kiedy wygrywa, kocha zwyciężać, że jest to wspaniałe uczucie, kiedy stoi na podium, na pierwszym miejscu jest grany Mazurek Dąbrowskiego. I prawda, no też tak uważam, że Kamil Stoch nie musi. Mamy tą drużynę i znów wszyscy fachowcy mówią nam o tym, że nasza kadra jest stara, no że już Kamil, co jest prawdą, ale ten wiek, jeżeli chodzi o sportowca, się przesunął, odżywianie, więc ta kariera skoczka wydłużyła się dzięki treningowi siłowemu. Mimo tego, że nasza kadra jest wiekowa, Kamil Stoch 33, żyła 34 lata, zaraz będzie miał, Hula też ma 34. Dawid Kubacki po 30 jest mniej tych młodych skoczków, no ale powoli się pojawiają. Ja liczę, że Klemens Murańka, Wolny wróci do formy, Kot 29 lat wreszcie, bo ma potencjał, żeby skakać na wysokim poziomie, pokazał, że potrafi wygrywać te konkursy, tylko jak już dojdzie do pewnej formy, to nie może, bo kot za dużo myśli, za bardzo chce, a skoki narciarskie są taką dyscypliną, że tam trzeba element po elemencie skakać, że trzeba głowę wyłączyć, wtedy wyniki przyjdą. Jeżeli chodzi o naszych skoczków, to teraz, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o tych ekspertów, wszystkich mówią, że nasza kadra jest za stara, no ale jeżeli patrząc na ten wiek biologiczny i do porównania do Austrii czy Niemiec, no to rzeczywiście tak jest. A jeżeli chodzi o te takie badania i wszystkich naszych skoczków badano, jeżeli chodzi o tą eksploatację organizmów, to wcale tak nie są jeszcze tak wymęczeni. Zresztą wspominał o tym Adam Małysz kilka razy udzielając wywiadu w Telewizji Polskiej. Zobaczcie, nasi skoczkowie nie mieli kontuzji przez tyle lat. Popatrzcie na Niemców. Stefan Freund przez 3 lata próbuje wrócić, ma 32 lata, a ciągle zrywał więzadła, problemy miał z kręgosłupem. Medalista olimpijski, złoty Wellinger, także miał kontuzję. Ci dwaj zawodnicy w tym sezonie wracają. I tak można było każdą nację wymienić. Szwiancauer też miał problemy z więzadłem. A u nas, jeżeli odpukać, na szczęście nasi skoczkowie poza jakimiś drobnymi upadkami, ciężkich kontuzji nie odnoszą. Są wiekowi, ale nie są tak wyeksploatowani. A teraz zresztą jak mówimy, że co to będzie, jak Stoch, Żyła zakończą karierę. Ja jestem takiego zdania, że właśnie sport pokazał nam, w przypadku właśnie jak Małysz kończył karierę, pojawił się Stoch, narzekaliśmy, a co będzie tylko ten jeden Stoch, została zbudowana drużyna, objawiły się talenty, Kubacki, Żyła i od 2 lat słyszę cały czas, co to będzie, jak ci nasi skoczkowie już się starzeją, najstarsza kadra, nie będzie następców, a ja jestem o to spokojny, bo gdy te nasze gwiazdy narciarskie zakończą karierę, to pewnie inni skoczkowie wyjdą z cienia, a może teraz gdzieś skacze jakiś młody talent, diament, który gdy Kamil Stoch po olimpiadzie, bo tak zresztą Żyła, Stoch, Hula o tym wspominali, że pewnie do olimpiady będą skakać, może jak najdłużej, bo mówiłem, że ten wiek, jeżeli chodzi o karierę, wydłużył się, dobre prowadzenie, jeżeli chodzi o dietetykę, także dbanie o siebie, powoduje, że ci zawodnicy mogą długo skakać. Wyłączając ten fenomen Noriakiego Kasajego, który nie skacze, zeszły sezon miał kiepski, teraz jeszcze go nie zobaczyliśmy w tym nowym sezonie, a ja coś czuję, że on teraz przygotowuje się powoli, tak oczyszcza organizm i znów wróci do Pucharu Świata i nas zaskoczył, że Noriak Kasaj nie powiedział ostatniego słowa. Ale wracając do naszej kadry, gdy Kamil Stoch i Piotr Żyła, Hula,
Kubacki zakończą karierę, to pewnie jakiś młody zawodnik pojawi się i ich godnie zastąpi. Między innymi Stefan Hongacher dlatego po 3 latach uciekł z naszej kadry, bo pracował, zresztą widzieliśmy, wyciskał z naszej kadry tego najwięcej i chciał być zapamiętany jako ten wielki, a nie chciał doprowadzić do tego momentu, kiedy nasza kadra będzie pikować w dół. Pojawiła się dla niego większa perspektywa pracy dla reprezentacji Niemiec. Gdyby Niemcy wybrali innego trenera, a w Niemczech zwykle jest tak, że ci trenerzy pracują po 8-10 lat, za 2 lata, kiedy te nasze największe gwiazdy by pokończyły karierę, to Hongacher już mógłby nie znaleźć, już mógłby nie dostać tej oferty z reprezentacji Niemiec. Tam miał większe perspektywy, bo jednak w Niemczech więcej tych zawodników skacze, jest więcej gwiazd, a także jest tych więcej skoczków z drugiego planu, z których można oszlifować i którzy mogą później zastąpić Eisenbichlera, Geigera, Freunda. I to spowodowało, że zdecydował się odejść. Ale Doleżal, który go zastąpił, robi dobrą robotę. W zeszłym sezonie 17 miejsc na podium, wliczając cały sezon. Kubacki zwycięzca turnieju 4 skoczni, plus tego Żyła, Kubacki, Stoch regularnie w 10 meldowali się. Gorzej było z zapleczem, ale przed tym sezonem połączono obie kadry. Zawodnicy z kadry A i B razem trenowali. Przyniosło to oczekiwane skutki i Murańka i Stękała skaczą zdecydowanie lepiej niż w zeszłym sezonie. Teraz przejdę do startu nowego sezonu. Nie możemy, pierwszy konkurs w Wiśle, te pierwsze konkursy są zawsze loteryjne. Nie możemy wyciągać pochopnych wniosków. O tym, kto jest w wysokiej formie, tak naprawdę dowiemy się w okolicy za około 3-4 tygodnie, kiedy w grudniu będą skoczkowie skakać w Engelbergu i w turnieju 4 skoczni. Wtedy już się w czasie turnieju 4 skoczni tworzy się już taki, pojawia się kilku liderów, którzy odłączają się od peletonu i peleton goni tych skoczków, którzy uciekają. Jeśli chodzi o możliwość zwycięstwa, ten poziom się wyrównał. Teraz, jeżeli spojrzymy na tych wszystkich zawodników, którzy skaczą, jest około 20 skoczków, którzy mogą zwyciężać, zajmować miejsca na podium. To zupełnie inaczej, jak było w przeszłości, za czasów Adama Małysza. Pierwszy konkurs, jeżeli komuś się nie udało teraz w tym pierwszym, drugim konkursie, to nie możemy na to zwracać uwagi. Zobaczmy na Kubackiego. Kubacki w zeszłym sezonie tą pierwszą część miał kiepską. Nie zakwalifikował się w Engelbergu do najlepszej 30. Pojawił się turniej 4 skoczni, wygrywa narciarskiego szlema, a potem 11 miejsc na podium notuje z rzędu. Kamil Stoch też nieraz tą formę właśnie łapał, jak turniej 4 skoczni się zaczynał, albo zaczynał wygrywać od Engelberga. A dlaczego o tym mówię? Bo te pierwsze konkursy to wchodzą ci zawodnicy w sezon i moi kochani, sprawa wygląda następująco. Kiedyś, wiadomo, najlepiej jest, jak to Adam Małysz w studiu mówił, że najlepiej jest, idealnie, jeżeli skoczek zacznie z wysokiego C, czyli wejdzie w sezon w formie, czyli pierwszy od razu na podium, będzie wygrywał i będzie zanotuje lekki spadek i znów będzie ta super forma i tak do końca sezonu to jest idealnie. I kiedyś tak zrobił Piotr Żyła, który za czasów Hongachera wygrywał 2 lata temu, Kobayashi cały czas mu zabierał jakby te szanse na wygraną, ale Żyła miał kilka podium, drugie, trzecie, ale cały czas przed nim Kobayashi i wydawało się, że jedzie na turniej 4 skoczni, żeby go wygrać, no i wtedy złapał dołek, ale pojawił się u nas, zaczął lepiej skakać Stoch i Kubacki. Kiedyś, kiedy Stoch wygrywał pierwszy raz turniej 4 skoczni, to wtedy Kot wygrywał, Kubacki na podium, Kamil Stoch jeszcze dobrze nie skakał, przychodzi turniej skoczni i on wygrał 4 razy ten wielkiego szlema, po raz drugi po
Hanawaldzie. I zresztą Stefan Hohengacher naszą kadrę prowadził, przyzwyczaił do tego, że zaczynaliśmy z wysokiego C, później był jakiś spadek formy i na tych imprezach jak jeden skakał gorzej, Kubacki źle, to Stoch go zastępował. Jak Stoch, to Żyła. No i zresztą widzieliśmy, tak z Niemcami zaczyna ten sezon, że Niemcy od razu po tym pierwszym konkursie zajęli drugie miejsce w drużynówce przed nami, a także Eise Bichler wygrał po raz drugi w karierze zawody i Geiger zajął drugie miejsce. My tak świetnie nie zaczęliśmy, ale nie możemy narzekać. Wracając do naszej kadry, przed startem sezonu Dolżal, trener, powiedział o tym, że o cele, jakie chce zrealizować. Powiedział, że w tym sezonie polska kadra celuje w zwycięstwo w Pucharze Narodów. I aby się tak stało, to nie tylko skoczkowie z pierwszej dziesiątki muszą punktować, ale także z tego drugiego planu. Powiedział trener, że będzie to trudne, ale bardzo mi się podoba, że cel postawił tak wysoko. Jeśli trener celuje w taki wynik, to znaczy, że w naszej kadrze jest potencjał. Zresztą pokazaliśmy to. W pierwszym konkursie, w konkursie drużynowym zajęliśmy trzecie miejsce, straciliśmy około 8 punktów do drugich Niemców. Austriacy wygrali. Cieszy to na dobry początek te trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Plus do tego w konkursie niedzielnym aż 7 skoczków punktowało. Najlepszy był Piotr Żyła, który jeżeli chodzi o ten konkurs, to pierwsze miejsce wygrał Eisen Bichler, drugi był Geiger, a trzecie miejsce zajął Austriak Huber. I jeżeli chodzi o zwycięzców, te często pierwsze konkursy są losowe, no ale tutaj miejsca na podium zajmują skoczkowie utytułowani. No, takim mniejszym ktoś powie, a ten Austriak Hubert trzecie miejsce podium zajął, że to jest niespodzianka. No nie, moi kochani, ten zawodnik końcówkę zeszłego sezonu miał bardzo dobrą, zajmował miejsca w dziesiątce, potrafił zaskakiwać, więc jest to pewna kontynuacja. Dla mnie, dla osoby, która się interesuje skokami narciarskimi, to nie jest zaskoczenie. Dla takiego Kowalskiego, który tymi skokami się nie interesuje i poza Stochem, kilkoma skoczkami z Niemiec i innymi nie kojarzy, to dla niego to może być zaskoczenie. I teraz wracając do Polaków. Piąte miejsce zajmuje Piotr Żyła. 11 miejsce Dawid Kubacki. Biorąc pod uwagę, że tego dnia przedobrzył przed rozgrzewką po obiedzie, postanowił pobiegać, naciągnął sobie w kręgosłupie coś mu strzeliło, później 3 godziny spędził u maserów, był masowany przez fizjoterapeutów i jak sam wspominał w wywiadzie, to w ogóle jest cud, że mógł tego dnia skakać, czyli biorąc pod uwagę tą determinację i z tą lekką kontuzją, te 11 miejsce na dobry początek uważam za dobry wynik, biorąc pod uwagę te okoliczności, o których wspomniałem. 11 miejsce, 19 miejsce Stękała, 20 miejsce już, 20 miejsce Kot, 22 Murańka, 27 Stoch i Hula 29. Cieszą te wyniki. Tutaj jako takie te nasze czarne konie, że zwróćcie uwagę na Stękałę i na Murańkę, oni mogą zaskoczyć. Murańka został do drużyny jako czwarty włączony. Skakał w sobotę nieźle, był pewnym punktem naszej drużyny. W niedzielę już było gorzej. Co prawda po pierwszej serii tego konkursu niedzielnego zajmował 8 miejsce, później spadł niestety na 22, no ale tak za bardzo chciał, już pojawiła się ta szansa na dobry wynik, ale myślę, że nieraz jeszcze nas w tym sezonie on zaskoczy. Pewnie jesteście rozczarowani występem Kamila Stocha, naszego mistrza, który powiedział, że nie musi z jednej strony złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, potrójny, narobił nam pewnego rodzaju, jest pewien niedosyt, bo
w piątek, kiedy były kwalifikacje, wygrywał, demolował rywali, miał przewagę. Tak, ja już się nastawiłem, już powoli dopisywałem, że to o, jest szansa w niedzielę na 37 zwycięstwo, ale skoki są nieprzewidywalną dyscypliną i to, że skaczesz w piątek nieźle, wystarczy jakaś niedyspozycja, mała dnia i zaczynasz go lżej skakać. No już w sobotę stok się źle się czuł, miał migrenę, to w pewnym sensie już miało na niego wpływ w niedzielnym konkursie, choć Kamil mówił w wywiadzie, że to tam jakś mogło mieć wpływ 10%, był zły na siebie, że za bardzo chciał dobry wynik osiągnąć i te 27 miejsce, nie możemy do tego przywiązywać wagi, Kamil pokazał, że przyjdzie czas, to będzie wygrywał. Zresztą jest pierwszym skoczkiem w historii i ten rekord cały czas będzie próbował w tym roku wydłużyć, który przez 10 lat z rzędu wygrywał w każdym roku. Jak zaczął wygrywać w 2011, że przynajmniej w roku raz wygrywał. I tak wygrywał w 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 roku. Mam nadzieję, że tą swoją serię rekordową będzie kontynuował i w 2021 wygra. W zeszłym roku właśnie pobił rekord Schiedenzauera, bo Schiedenzauer ten rekord miał lepszy od Stocha, a w zeszłym roku nasz mistrz go pokonał, ten rekord jego, no i będzie próbował dalej wygrywać. Jeżeli chodzi o takie niespodzianki, no to zobaczcie, Stefan Kraft, zwycięzca z zeszłej edycji Pucharu Świata, utytułowany skoczek, który zawsze charakteryzuje się tym, że nie ma dołków formy, przez cały sezon prezentuje równy poziom, nieraz z takim błyskiem. Wczoraj po pierwszej serii nie ma go, odpada, nie kwalifikuje się. Norweg Andertande, najlepszy skoczek, który dziesiątki, też ze światowej czołówki, odpada po pierwszej serii, nie kwalifikuje się. Z jednej strony Lajniszek, Słoweniec, po pierwszej serii prowadził, nie utrzymał tego miejsca, spadł na szóste, więc widzicie, jest to loteria. A, kolejny skoczek, Kobayashi, dominator, który przez ostatnie zdobywał Puchar Świata, także zwycięzca turnieju czterech skoczni sprzed 2 lat. Przyzwyczaił nas do tego, że 2 lata temu, rok temu sezony rozpoczynał od zwycięstw, od miejsc na podium. Nie ma go w drugiej dziesiątce, więc widzicie, ale to tak jak mówiłem, przykład Kubackiego z zeszłego sezonu, też początek miał taki kiepski, a potem dominował. Biorąc pod uwagę, że w tym sezonie było niewiele konkursów letniego Grand Prix, które jest takim etapem przygotowawczym do tego sezonu zimowego, skoczkowie nie rywalizowali między sobą, tylko sami na zgrupowaniach. Było kilka konkursów, ale nie wszyscy przyjeżdżali, więc na dobrą sprawę, żeby z taką oceną formy, narzekaniem, krytykowaniem, poczekajmy, to trzeba poczekać jeszcze 4 tygodnie i cieszyć się z tych wyników, jakie nasza kadra będzie osiągać. Ja, jeżeli chodzi o ten konkurs, o ten weekend, pierwszy weekend nowego sezonu Pucharu Świata, ja jestem zadowolony, jestem optymistą. 7 Polaków w 30, plus do tego 3 miejsce w drużynie. Jeśli nasza kadra, Piotr Żyła, 5, jeśli nasza kadra ma takie wyniki osiągać w każdym konkursie, to ja będę coś takiego brał w ciemno. Oczywiście my jesteśmy takim narodem rozpieszczonym, że jak ktoś nie zajmuje pierwszego miejsca, nie wygrywa konkursu, ewentualnie nie ma miejsca na podium, to dla nas 5 miejsce jest porażką, a jak 7 Polaków jest w 30, to narzekamy, że hula, że jest 29, do niczego się nie nadaje. Taka nieraz jest retoryka, szczególnie internetowych hejterów. Ale ja uważam, że powinniśmy się z tego cieszyć spokojnie. No, też chciałbym, żebyśmy zaczynali tak jak
Niemcy, ale zauważcie, że oni będą, mają większy potencjał i w pewnym momencie będą też dołki łapać. Jest to taka, jest to taka dyscyplina, jest około 20 skoczków na wysokim światowym poziomie, więc będzie czas, kiedy jeszcze będziemy wygrywać i stawać na podium. No, lekki niedosyt jest taki, że jednak Kamil Stoch wygrywał te kwalifikacje i poprzez tą lekką niedyspozycję był dopiero 27. Ale tak jak mówię, jeszcze w tym sezonie przyjdzie nie jeden raz czas, że będziemy cieszyć się z zwycięstw naszego mistrza. A teraz przejdę do zawodników, których Doleżal powołał na konkursy w Ruce w Finlandii. Jest lekkie zaskoczenie, bo oprócz tej takiej 6 skoczków może pojechać. I tak, jedzie Kubacki, Żyła, Stoch, Klemens Murańka, Stękała. Ta piątka nie jest zaskoczeniem, bo ci zawodnicy punktowali. To jest nasza obecnie na ten moment nasza najlepsza piątka zawodników. I jako szóstego zabiera czeski trener Pawła Wąska. Paweł Wąsek w konkursie w Wiśle nie zakwalifikował się do drugiej serii. Zajął 48 miejsce. Jest to lekkie zaskoczenie, ale pewnie trener, analizując skoki wszystkich 11 zawodników, którzy brali udział w konkursie Wiśle, analizował po prostu warunki atmosferyczne plus do tego technikę skoku, jaki ten był skok, bo nieraz jest tak, że skok może być dobry, tylko w dzisiejszych czasach, kiedy są te przeliczniki, wiatr, mógł skoczek trafić na kiepskie warunki, a technicznie skok mógł być dobry i on jedzie, bo jak spojrzymy na klasyfikację, no to według tego powinien pojechać Maciej Kot, który 20 miejsce zajął, no ale Maciej Kot miał w tym konkursie szczęście, że znalazł się w tej 30. Pewnie jeszcze musi popracować, a cieszy w drużynie rywalizacja, jest tych skoczków 12, więc co nowy wyjazd będą pewne przetasowania. Tyle w temacie, moi kochani. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli podobają się Wam materiały, które zamieszczam, dajcie łapkę do góry. Jeśli Wam się nie podobają, łapka w dół. Pamiętajcie o dzwoneczku, zaznaczcie dzwoneczek. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy coś nowego się pojawi na moim kanale. Zachęcam Was do komentowania. Wypowiedzcie się, jak sądzicie, czy jak oceniacie ten pierwszy konkurs i jak myślicie, który ze skoczków będzie zaskoczeniem, który z polskiej kadry, kto najlepsze wyniki w tym sezonie będzie osiągał. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.